Czasami wędrując po lesie, a tutaj jesteśmy między Szczakową a Bukownym, zatem dość daleko do najbliższego McDonalda, warto zwrócić uwagę na coś, co można ewentualnie przekąsić. Względnie no, zauważamy jakieś jagódki, no i ewentualnie usiłujemy je spożyć. Gatunkiem, przed którym szczególnie przestrzegam, na pewno odradzam, jest występujący tutaj sporadycznie po lasach wawrzynek wilczołyko. Jest to z jednej strony roślina chroniona, piękny wiosenny kwiat, teraz właśnie owocuje. Owoce są silnie trujące do tego stopnia, że no, pewne dane literaturowe mówią, że wystarczy spożyć 15 jagódek, aby po prostu któryś z zakładów pogrzebowych miał niezły zarobek. No i oczywiście firmy z tym powiązane. W każdym razie zalecam bardzo dużą ostrożność w szukaniu jakiejkolwiek naturalnej przekąski, wędrując po jaworzyńskich lasach.